Moi drodzy, świąteczny czas to i świąteczny nastrój dla nas wszystkich, chęć rozdawania. Ja mam wielką akurat. Jak wiecie, Stowiców na to jest magiczna seria. Dajemy tam często masę śmiechu, masę szczęścia, prezenty, możliwość spotkania mnie. No, cuda się dzieją, dlatego dzisiaj pomyślałem, żeby ten czas świąteczny ze 100 widzami na połączyć i zrobić wielką edycję Stowiców na, gdzie zagramy aż 3 gierki o super nagrody. 3 prezenty, w każdym różne rzeczy do wygrania. W tej oto wielkiej skarpecie wszystko trzymam. W pierwszym prezencie będzie zestaw słuchawki i myszka, w drugim będzie myszka i podkładka, a w trzecim aż 200 zł Paysafe Card, więc jak widzicie, niesamowite nagrody. Każdy zwycięzca po meczu będzie mógł wybrać numerek 1 do 3 i wybrać, jaki chce prezent. Jeżeli doceniacie ten gest i to, jak dużo tutaj prezentów przygotowałem dla moich widzów, no to wiecie, co robić. Myślę, że na święta takie 11 111 łapek będzie super wynikiem. Do tego nie zapomnijcie strzelić suba z dzwoneczkiem. Naprawdę zrobicie mi tym uśmiech wielki, jak moja broda. I do tego pisać kod Imanojek, który mnie wesprzyj twórcę w ten świąteczny czas, żeby kupić jakieś świąteczne skiny. Każdy chyba wie, na czym 100 widzów polega. Zapraszam na Discorda, w opisie tam wszystko się zawsze dzieje. A ja już nie przedłużam, lećmy w świąteczne klimaty, świątecznie wygrywać super prezenty. I jeszcze raz wesołych świąt, moi drodzy. Moi drodzy, 100 widzów, świątecznych widzów leci na sklepową Satybę, bo to jest najbardziej świąteczna miejscówka, jaka chyba jest. Nie wydaje mi się, żeby była jeszcze bardziej świąteczna. Ja oczywiście jak najszybciej dam się pokonać, no i będziemy obserwować. Dawajcie, pokonajcie mnie, przejedź mnie, byku. Co? On tą ciężarówką totalnie mnie przejechał. Ale nic mi się nie wydarzyło. Proszę. No, dobra, mamy to. YouTube balonek, no jeszcze balonek mnie zabija. Pięknie, tutaj znany już gracz tej serii, balonek. Bardzo, bardzo dobrze, no ale skina nie widzimy. Wydaje mi się, że balonek ma też skina, wiecie, świątecznego. Broni chyba wcale tak dużo, jakby ludzie sobie życzyli, tutaj nie ma. A balonek... Balonek, coś ty odwalił. Byłem już pewien, że balonek polegnie, bo nie trafił z 8 razy z shotguna, ale może to dlatego, że te lagi. Strefa nie na sklepowej, co świadczy o tym, że to raczej będzie szybki mecz, bo zaraz przyjdzie strefa. Leczenia może być się różnie z tym, więc będzie trzeba uciekać. Jestem ciekaw. Ale balonek znowu nie trafia. A, bo balonek nie miał ammo do shotguna, ale zemką też sobie poradził. I w tym momencie, no trochę tej amunicji ma, ale to zawsze jest tutaj problemem. Balonek ma oponenta, widzowie. Balonek tam miał misję, żeby przejąć praktycznie całą tą budowlę w swoich budowlach i to zrobił. Ale gruby wleciał, a on wyszedł stamtąd. O co tutaj chodzi? No a ja nie chcę nic mówić, ale strefa już jest bardzo blisko, więc mamy tutaj naprawdę potężną, prawdopodobnie tą ostatnią 20, która w tym momencie będzie ze sobą walczyła. Balonek na 5 HP chyba się nie opłaca, ale on chce dostać kilka tików zapewne od strefy i dopiero wtedy użyć pierwszego bandaża. Mam nadzieję, że tak chce. No może być naprawdę ciężko, co prawda ma jeszcze te bandaże, ale w tym momencie zużywa ostatni i prawdopodobnie pójdzie na ostateczną bitkę. 9 osób jeszcze żyje, to dość dużo. Wydaje mi się, że możemy mieć tutaj jakichś oszuchistów. Oczywiście nie pokażemy ich na odcinku. Nie, nie, nie. Ale to będzie smutne, jak nawet świąteczny odcinek ktoś popsuje. Tak nie powinno tak być. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Kacpik znowu pokonuje 8 osób. Ktoś jest tutaj bardzo blisko i moim zdaniem balonek powinien mieć pistolet. Ale to i tak by nic nie dało, moi drodzy. Nawet jak on by był drugi w kulach, to by nic nie dało. To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Bo potworek miał shotguna, miał dużo rzeczy. I widzimy tutaj jeszcze sporo osób. Tam jakieś budowle, z tyłu ktoś się budował. Tam ktoś na samym końcu sklepowej jest również. Pada. I czy to jeszcze koniec? Nie. Kamix ma również brak leczenia, ale 10 bałwanów. Czy to mu pomoże w czymkolwiek? Papież.pl pokonał Kacpiksa ze strzelby, więc przynajmniej wydaje mi się, że wszyscy są tutaj. Kamix próbuje znaleźć jakiekolwiek leczenie. Jeżeli on padnie, a my przejdziemy gdzieś daleko, to znaczy, że jest jeden oszukista i to papież wygra. Jeżeli tak będzie, to będę w szoku. Pada. Papież.pl ma kapusty i to całkiem sporo tych kapust. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma oszusta. Jak ja się cieszę, no nawet w święta. Dziękuję za prezent, widzowie. Tylko zobaczmy, bo tam jakieś dymy się dzieją, a jak wiemy, to jest ostatnia dwójka. Pytanie, czy ten ktoś stamtąd próbuje znaleźć go? Tak. A to był MTW Wuka, który miał dość mało HP, więc po prostu szukał leczenia. A papież.pl wygrywa. No i co? Nam zostanie tylko zapytanie go, jaki prezent chce wybrać.
dostać. Dobra, wszystko zostało potwierdzone, papież wylądował, zdobył aż 6 kili, więc bardzo ładnie. No i zobaczmy, co chce dostać. Halo, czy to pan papież.pl? Tak, to ja. Dzień dobry, chciałem życzyć wesołych świąt przede wszystkim i zaoferować 3 prezenty do wybrania, numer 1, 2 i 3. Zależnie od tego, jaki wybierzesz, taki prezent dostaniesz. W każdym coś innego się znajduje, więc zapraszam. A dobrze, to jako, że mam numer w dzienniku 1, to ja poproszę jedyneczkę. Bardzo ładnie, pod jedyneczką mamy zestaw słuchawki i myszka. Podoba się takie coś? Oczywiście. No to bardzo super, proszę do mnie pisać na Discordzie, ustalimy wysyłkę i gratuluję jeszcze raz i bardzo się cieszę, że wygrałeś i że wziąłeś udział i wesołych świąt jeszcze raz. Dobra, dzięki, wesołych świąt. Moi drodzy, drugi mecz i setka moich kochanych widzów, świątecznych widzów, świątecznie ubranych, praktycznie wszyscy. Lecimy, no może ten pan nie? Ten co ma farta? Trzeba go dojechać, co nie? Widzowie, dojeżdżam cię z poceńcu, a on snajperkę dostał w tym. To nie za dobrze, tu nikt nie ma broni. To jest najgorsze miejscówka na świecie. Nie wiem czemu, ale tak jest. Otwórz, dawaj, dawaj, pokonuj, pokonuj, no. Stoję. Jak on nie trafił z tej snajperki, co? Pan Kraket Bajteku, super grasz, super masz snajperkę, ale jak ty we mnie nie trafiłeś w miejscu, jak stałem, ja się pytam. Oj, 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 oj. Mamy problemy, widzowie, problemy, problemy. No były, były niestety, ja umarłem jako 69. Ktoś, Kraken by, Wojtek pokonał Teku, a Kacpix pokonał wszystkich innych autem rozjeżdżając. No bardzo nieładnie, Kacpix, zwłaszcza, że ty już wygrałeś swoje w karierze. Daj innym też. Ale też został bardzo mocno obity, a tutaj każde zużycie leczenia na początku to problem, bo jednak to leczenie potem jest ważne, zwłaszcza, że znowu nie jesteśmy w strefie. Ale ja wam powiem szczerze, to są moje ulubione mecze, kiedy nie jesteśmy w strefie, bo jest po prostu ciągła zadyma i tutaj nie będzie ani chwili nudy. I to mi się podoba, jako że mamy świąteczną atmosferę, to mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej tej... Nie. Chciałem powiedzieć, że więcej nudy, ale to nie miałoby sensu. Więcej dymów, widzowie. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Fajny kilek. Strefa jest już bardzo blisko, a to znaczy, że w końcu coś się zacznie dziać. Kacpix, a jak bardzo go lubię, będzie musiał wkroczyć do akcji. A tam jest dużo akcji. I ja nie wiem, czy on troszeczkę wcześniej nie powinien tam wejść, bo gdy oni się bili, to była idealna szansa, żeby chociaż troszeczkę amunicji zdobyć. Czy ja tam widziałem, że tam ktoś ma granatnik z kitka? Matuchno najdroższa. Uzie widzę! Twarz widzę! Czyżby jednak jakiś oszukista się znalazł? Ja widziałem gołym okiem granatnik z kitka tam. 8 HP u Kacpixa, to się źle skończy. Nie wiem, co tutaj musiałoby się stać. 5, 3, no nie. To już jest tyle niestety, Kacpix. Ajajaj, w burzy. Teku, Teku tutaj kolejnego pokonuje, ale leczenia miał leczenia bardzo dużo. Co się dzieje? Padają jak muchy. Anonimowy kolejny, z jedną apteką, a tam gdzieś dwie... Znaczy, jedna apteka i bandaże leżały sobie spokojnie na dworze, więc ktoś na pewno je znajdzie. My w tym momencie prawdopodobnie nie oglądamy najbardziej zjawiskowo, wiecie, zadymowego gracza. On ma aptekę, on się czuje pewnie, on pewnie będzie chciał się po prostu leczyć do końca i ewentualnie, jak to nie wystarczy, to wyjdzie pokonywać i papież pada, nasz poprzedni winner. No nieźle. On już wygrał, to po co mu kolejna, tak? Ktoś tutaj próbuje się do niego dobić i to też się dzieje. O, i ten ktoś się nie dobił. Wizard próbował, ale Wizard nie miał praktycznie nic, więc to była jego tak naprawdę jedyna szansa w tym momencie, żeby cokolwiek jeszcze ugrać. 4 osoby, a my słyszymy dymy. Kolejny anonimowy pokonał. 3 osoby już tylko. Leczenia również nie ma, więc no, może być ciężko. Jestem ciekaw, czy ktoś wziął tą aptekę spod tamtego domu. A wydaje mi się, że ona może tam nadal leżeć, ale i tak nikt już jej nie wykorzysta. I teraz prawdopodobnie się przekonamy, czy ktoś jeszcze został, czy już nie. Został! Kulasino! Ale on ma zabroniony granatnik! No dobra, plus taki, że ten granatnik nic nie robi. Ktoś się zgubił w burzy, więc prawdopodobnie Kulasino wygrał. I to nie on był po ten granatnik, więc technicznie on też nie robi damage'u. No, muszę to przeskanować. Dobra, Kulasino wylądował i był na sklepowej do końca, więc to on wygrywa. Ale miałem rację z tym, że ktoś oszukał i poszedł na kitka. Nie podoba mi się to. Tak więc dzień dobry, panie Kulasino. Na początku chciałem pogratulować zwycięstwa, życzyć wesołych świąt i zaoferować do wyboru 3 prezenty. 1, 2, 3, numerek trzeba wybrać. Pod każdym się coś innego znajduje. Zapraszam do wyboru. O, no to wtedy...
będzie trójeczka. Trójeczka! A pod trójeczką jest 200 zł Paysafe Card. Jo! Fajny prezent? No kozacki. No to proszę się do mnie odezwać na Discordzie. I co? Ja jeszcze raz życzę wesołych świąt panu i gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Wesołych świąt. Moi drodzy, jak wiecie, praktycznie zawsze na dużych miejscówkach są dwa mecze, ale dla moich kochanych widzów na święta zrobiłem wyjątek i lecimy trzeci mecz. 100 widzów na, no nieważne jaką miejscówkę, to bardziej chodzi o to, że świąteczne 100 widzów, w którym są naprawdę niesamowite nagrody. O, zginę granatem, albo karabinem, nie wiem czym, ale Lisu.pl mnie pokonał. Dzięki Lisu.pl. Teraz znacznie szybciej padliśmy, więc dużo szybciej będziemy w stanie obserwować naszych kochanych widzów, jak walczą. Ale tutaj miał aima początkowo. Co się dzieje? Lisu! Tak ładnie te pierwsze strzały zrobił, ale potem nic już nie siadło z tego pistoletu. No i Lisu nadal jakimś cudem żyje. Tam ktoś próbował przekupić bota. Nieładnie, nieładnie. No i naprawdę są tutaj niezłe, niezłe dymy. Ale teraz przynajmniej już od początku. Sporo killi, sporo widowiska. No i mam nadzieję, że widzowie są szczęśliwi i że zobaczymy po raz kolejny bardzo ładne gierki, bo poza tym, że ktoś faktycznie sobie poleciał gdzieś indziej, to wszyscy byli tutaj, wszyscy walczyli w dwóch pozostałych meczach, więc było naprawdę super. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lisu, ale żeś mi teraz zaimponował. Dwójkę pokonał tak, oj, chyba wziął sobie jakieś zadanie. Zlecenie na kogoś, nie wiem, być może. No ale, oj, tam gruby coś kupuje, dawaj go Lisu. Czemu nie? A bo Lisu ma bardzo mało ammo, ale mógł się odsłonić i mógł po prostu go pokonać. I nie odsłonił się, ale nie trafia i tych ammo naprawdę zostanie ultra mało. Ja tu się poprawiam, a Michał zabija Lisa, który wyszedł. I na hitka tak, nie no, ja tutaj się próbuję ubrać ładnie, no nieładnie. No ale Michał pokonał faktycznie tutaj naszego kolegę. Również nie ma za dużo naboi, ale przynajmniej te naboje są w shotgunie, więc jak ktoś podejdzie na blisko, to faktycznie dość szybko można sobie z nim poradzić. Oj, tutaj są ludzie! Pokonawszy tam ktoś kogoś. Właśnie, z shotguna troszeczkę ciężej wchodzić komuś do budynków, nie? Tam nie było chyba żadnego leczenia z tego, co widziałem. Ale to, czego ja znowu nie zauważyłem, to to, że nie jesteśmy w strefie. I to tak poważnie nie jesteśmy w strefie. Więc jak już teraz są dymy, a zaraz przyjdzie strefa, to może być naprawdę problematycznie. Michał nie trafił dwa razy, ale za trzecim już trafił. Bardzo, bardzo ładnie. I w tym domku nadal ktoś jest, więc nadal będzie bitka. Wszedł mu do boksika. Michał, MTW, WK on 240 Hz. No bardzo dużo tych herców masz. User 304, no, poskromił. Jednak Wojtek poskromił. Co tu się dzieje? A Wojtek ma apteki. I Wojtek ma bandaże. I Wojtek ma jabłka. Więc ma tych rzeczy naprawdę sporo. Two hours later. Moi drodzy, ostatnia dwójka. Cały czas padały osoby po prostu od strefy. On ma jeszcze aptekę. Jeżeli tamten gracz drugi nie ma apteki, no to będzie ciężko. Tutaj bardzo, no mógł jeszcze troszeczkę podtrzymać, ale wydaje mi się, że jest na tyle stresu, że bardzo dobry timing. No i został już tylko jeden gracz. Nie wiem, czy bym wychodził na miejscu Wojtka, bo jak ktoś akurat sobie stoi i próbuje strzelać, no to jest problem. Wybiegł kolega stamtąd i wystarczy, że raz prawdopodobnie trafi Wojtek i to będzie na tyle. Granaty, tak jest, nawet nie musiał rzucać. Patrykos, pozdrawiam cię gorąco, byłeś naprawdę mega blisko, ale to LJKT Wojtek Ekstra wygrywa. Bardzo, bardzo ładnie. No i co? Teraz trzeba z nim pogadać i zobaczyć, jaką nagrodę chciałby odebrać. Dobra, Wojtek oczywiście również nie oszukał, bardzo ładnie zagrał. Zaprośmy go i dajmy mu świąteczny prezent. Dzień dobry, panie Wojtku. Ja po pierwsze chciałem życzyć wesołych świąt, pogratulować zwycięstwa, przekazać jeden z trzech prezentów. 1, 2, 3, takie numerki do wyboru, który pan wybierze, taki dostanie. Różne rzeczy są do wygrania, więc zapraszam wybierać numerek. To numer 2 wybieram. Numer 2, to wszystkie dzisiaj. Trzech zwycięzców i każdy wybrał inny prezent. Pod numerem 2 znajduje się komplet, myszka i podkładka. Czy takie coś pasuje panu? No tak, najbardziej. No to jak najbardziej, proszę się do mnie odezwać na Discordzie i życzę wesołych świąt raz jeszcze. I też chciałem życzyć wesołych świąt. Tak więc, jak widzieliście, świąteczny czas to naprawdę niesamowite. Gierki nam siadły, 3 mecze, praktycznie 0 oszustów, bardzo fajni ludzie, wygrali bardzo fajne rzeczy, 3 prezenty,
zasadzie trzy wybrane, więc ja jestem przeszczęśliwy. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subach i kodzie i manek premium bez przytwórcy, jeżeli chcecie więcej takich niesamowitych akcji. Ja jeszcze raz życzę wam wesołych świąt, spędźcie no jak można najbardziej z tą rodziną. Oczywiście mamy teraz takie czasy, ale jeżeli możecie, to chociaż wiecie, z rodzicami obok, a nie przed komputerem. No i fajnych prezentów wam życzę. A ja już się żegnam, trzymajcie się, pa pa! Ale gorąco w tym było!